Jakub Dudek, moim gościem, Walczyk Optyk. Dzień dobry. Kuba, jesteś dzisiaj, powiedzmy, jedną z jaśniejszych postaci waszego zespołu, całego meczu. Fakt faktem, cała drużyna dołożyła bardzo dużo do tego zwycięstwa, ale ty na pewno dzisiaj też dołożyłeś swoje. Pokonujecie po bardzo ciężkim, można powiedzieć, heroicznym boju Green Power NS. No, zagraliby dobrą piłkę. Graliśmy klepą, wszystko nam wychodziło, także dobry mecz z naszej strony. Ciężko się grało, dobrze chłopaki zagrali, tak samo z Green Powersów. No ciężki mecz, ale udało się wygrać. Czym dzisiaj zaskoczyliście rywala? No mi się wydaje, że zagraliśmy w końcu dobrze piłką, bo w wcześniejszym meczu gdzieś tam było dużo takich indywidualności, dużo strat było. A w tym meczu postaraliśmy się zagrać piłką, no i jakoś to nam wychodziło, no i bramki były. Green Power NS to bardzo dobra drużyna. Dlaczego im się nie udało dojść do was, bo jednak cały czas prowadziliście ten mecz? Bardzo dobrze grali, tak. My też przygotowaliśmy się do tego meczu dobrze. Patrzyliśmy na wcześniejsze mecze Green Powersów, jak grają. No i naprawdę dobrze chłopaki grają. No ale my też źle nie zagraliśmy, dobrze zagraliśmy. No i wygraliśmy ten mecz. No. Obserwuję ciebie w moich ligach. Jesteś młodym chłopcem, który tutaj u nas się bawi. I muszę powiedzieć, że robisz duże postępy z roku na rok. Naprawdę przede wszystkim spokój i zgranie z innymi zawodnikami u ciebie coraz większe. A dziękuję bardzo. Akurat od tej właśnie ligi halowej tak zacząłem bardziej spokojnie grać, bo tam gdzieś tam na Orlikach brakowało tylko takiego doświadczenia właśnie grając z takimi starszymi. No ale na hali już dobrze idzie, spokój jest, dobrze się gra. Walczyk Optyk, jak widać po wynikach, walczy o najwyższą trójkę, powiedzmy o pierwszą trójkę na razie. Spodziewałeś się tak dobrych rezultatów od początku sezonu? No, doszło nam paru fajnych zawodników, tak, Andrzej, Łukasz, Tomek, no i teraz zespół naprawdę dobrze się gra z tymi nawet nowymi zawodnikami. Też na dzisiejszym meczu było nas trochę mniej, to też tam się lepiej grało, bo gdzieś tam piłkę częściej się miało przy nodze. A jak to nieraz wyglądało, było nas 12 czy tam 13, to naprawdę ciężko się grało z tymi zmianami, no. Wiem, że to jeszcze za wcześnie, żeby tak prognozować, ale Walczyk Optyk z taką grą może znaleźć się wysoko. Czy ty widzisz możliwość tutaj awansu do wyższej ligi? Myślę, że jest to bardzo możliwe, bo naprawdę w tym sezonie gramy bardzo dobrze. No i wygrywamy mecze, no i myślimy, że tak dalej będzie, że będziemy wygrywać. Tego życzę, dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.